Serwus. Dobry dzień. Dobra pogoda na pracę. Moja misja kolejna rozpoczęta. Jestem w miejscu, gdzie ogród jest upiorny. Trudny kształt, niewygodny. No i właściciele tego ogrodu próbowali coś z nim zrobić. A jak wyszło, to się zaraz przekonamy. Zaraz zobaczymy. Czy próbowali, czy tylko markowali. Cześć. Dzień dobry, cześć. Witajcie, cześć. Cześć, cześć Marzena. Cześć. Witam cię. Cześć, Kacper. Chcesz zobaczyć? Zapraszamy. Koniecznie. A to co, przez dom nie przechodzimy? Nie, do ogrodu wchodzimy tu bocznym wejściem. A, z zewnątrz. Tak, proszę bardzo, mi to pasuje. No. Zapraszamy. Ho, ho, ho. Będzie roboty. Spójrzcie na szczerą, oddaną twarz tego młodego człowieka. Jaki świadomy. Będzie roboty, to prawda. A co wy zrobiliście? Się. No to musicie mi o tym opowiedzieć troszeczkę. Opowiedzcie mi, pokażcie mi swój ogród. Co poszło nie tak, albo co wam się nie podoba? O rany. Tu była glina. Super. Nawiedliśmy ziemi, posadziliśmy trawę. Jasne. Ona nam nie wyrosła po całości z racji, że w ciągu dnia, jak padał cień, to tak jakby tu był taki pusty plac. Dobrze, trawę mamy z głowy, dajmy jej spokój. Jedziemy dalej, zapraszam. Później zdecydowaliśmy, że posadzimy jakieś krzewy. Bardzo dobrze, prawidłowe działanie. To nie jest takie oczywiste. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że zobacz, ten ogród jest wąski i jest długi. Czyli kształt jest dla was trudnością, w sensie jego formy tego ogrodu. Jest bardzo dużym problemem. Okay. Trudny teren? Tu jest trudny, bo tu jest podmokły. Ta część jest podmokła. Pomimo tego, że tu było dużo ziemi nawiezione, to i tak mimo wszystko, kiedy popada. Nawet robi zresztą teraz widzimy, tak, robi że robi się gąbka. Pewnie jesteś ciekawa, dlaczego tak się dzieje. Jestem ciekawa. Jestem, na pewno coś. Bardzo dobrze, Kacper. To ja wam powiem, moi drodzy. To, co zrobiła Marzena, jest bardzo fajne, czyli użyźniła nasz grunt, czyli dowiozła ziemi, żeby pozbyć się gliny. Ale czy glinę wywiozłaś z tego ogrodu? Nie. Czyli na glinę nasypała ziemię. Co się dzieje? Robi się właśnie coś takiego jak efekt gąbki. Pod spodem mamy glinę, która nie przepuszcza nam wody, u góry jest świeża ziemia, kiedy woda nam opada, nie ma gdzie przenikać i ziemia, czyli górna część, ta, którą dosypałaś, jest cały czas permanentnie mokra. Nie ma możliwości, żeby ona się gdzieś tam rozeszła, bo jest ta glina nieszczęsna, ale gdyby wybrać glinę częściowo, wymieszać, rozluźnić ze żwirem i dopiero ziemię dać, byłoby super. Ale nie przejmuj się, od tego jesteśmy my.